Dzisiaj w studiu z nami Ania Frontczak. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry, witam wszystkich. Dawno temu byłaś u nas, kiedy byłaś jeszcze w Bitwie na Głosy. Ile czasu od tego minęło? O kurczę, Bitwa na Głosy była chyba bodajże w marcu 2012 roku, czyli to już będzie prawie... Niemal rok. Co się zmieniło u ciebie przez ten rok? No, pozmieniało się bardzo dużo rzeczy. Wydałam swój debiutancki singiel, podpisałam kontrakt z wytwórnią My Music, trochę koncertowałam, trochę programów innych zwiedziłam, że tak powiem. Byłaś w telewizji śniadaniowej, jak to było? Tak, byłam w Dzień Dobry TVN. Jak było? Dziwnie. Zupełnie inaczej i zupełnie inne emocje niż w programach typu takich talent show. Ale bardzo fajnie i bardzo miło wspominam. Ja niestety nie oglądałem tego programu. Widziałem tylko na twoim fanpage'u na Facebooku twój występ. Udało ci się jeszcze coś powiedzieć w programie, czy tylko zaśpiewać? To znaczy akurat w Dzień Dobry TVN miałam tylko występ, ale przygotowuję się do programów typu na przykład Pytanie na Śniadanie albo i TV Muzyczna Strefa i innych, których na pewno na bieżąco będę na tym swoim fanpage'u zamieszczać informacje, gdzie dokładnie będę i tam będę miała już wywiady, także na pewno coś tam powiem od siebie. Pomówmy chwilę o twoim singlu. Mhm. To pierwszy singiel, mamy nadzieję, że nie ostatni. O czym on jest? Tak, Emily. To jest w ogóle piosenka, która ma tekst bardzo, bardzo prawdziwy. Ja się generalnie z tym utożsamiam, ale może nie do końca, bo jest to piosenka taka bardzo dziewczęca. Opowiada o uczuciach młodej dziewczyny, która kocha pewnego chłopaka, ale niestety im nie wyszło i ona chce zacząć z nim po prostu to wszystko od nowa, bo brakuje jej wszystkiego tego i no ale mimo wszystko chce do niego wrócić i ma nadzieję, że u niego... Ona czeka na jego jeden znak i ma nadzieję, że dostanie go. Powiedz, bo można ten teledysk oglądać na YouTubie. On chyba robi powoli niezłą karierę, bo tych odsłon jest już sporo, ponad 50 tysięcy. Tak, z tego co dzisiaj oglądałam, czy weszłam z ciekawości sprawdzić, jest ponad 55 tysięcy wyświetleń w sumie w przeciągu tygodnia. Dla mnie to jest duży wynik, nie wiem jak inni to odbierają, ale ja generalnie jest to taki pierwszy mój film, który ma tyle odsłon tak naprawdę. Jako debiut uważam, że jest to bardzo, bardzo fajna dla mnie informacja. I teledysk jest w ogóle nakręcony w sumie przeze mnie. Jest to tak naprawdę... teledysk no niskobudżetowy, ja nie wydałam z niego, nie wiadomo ile pieniędzy i tak dalej. Jest on nagrywany zwykłym jakimś takim aparatem Nikonem i może nie jest jakiś super ekstra. Kto by nagrywał? Nagrywałam go w sumie ja i mój dobry znajomy. Nagraliśmy w sumie ten teledysk w przeciągu, nie wiem, 3 godzin, tylko później siedzieliśmy długo nad montażem. Montaż nam zajął praktycznie całą sobotę i północy, mimo że może nie widać, ale naprawdę to była akurat ciężka praca. Wypuściliśmy to i mam nadzieję, że dobrze się to przyjęło. No, są też negatywne komentarze, bo to jest nieuniknione, bo nawet nie wiadomo, jakie było coś super i ekstra. Jak ty je właśnie odbierasz? Bo dla kogoś, kto debiutuje, komentarze negatywne potrafią nieźle zdołować, podciąć skrzydła. Czy ty jakoś bardzo bierzesz je do siebie? To znaczy powiem tak, ciężko mi w ogóle odpowiedzieć na to pytanie, bo staram się nie myśleć o tych negatywnych komentarzach. Ja je czasem czytam, to jest nieuniknione w sumie, czasem mnie korci sprawdzić, kto tam, co tam napisał, ale na szczęście tych komentarzy lepszych, tych pozytywnych jest o wiele, wiele więcej. Także one biorą górę i one mnie motywują do dalszego działania, bo ludzie do mnie piszą i wiadomości prywatne i na fanpage'u i komentują, że super, że cieszą się, że mi się udaje, że czekają następne single, że piosenka Emily to w ogóle jest super ekstra i tak dalej. To jest bardzo fajne i to motywuje, no ale jednak są te osoby, które napiszą, słuchaj, mi się to nie podoba. Chociaż też krytykę, fakt, trzeba umieć znieść i tak dalej. Ja umiem oczywiście wziąć do siebie i przyjąć, ale trzeba też umieć skrytykować, bo osoby, które napiszą, no słuchaj, nie podoba mi się to okej, jak najbardziej, bo mnie też się wiele rzeczy nie podoba. Ale jak ktoś pisze, wiesz, w jaki sposób, tak zwani hejterzy, którzy piszą to w sposób, żeby cię naprawdę przybić do ziemi, a nie tylko wyrazić swoją, wiesz, opinię, to jest też zupełnie co innego. Na takich ludzi w ogóle nie zwracam uwagi, bo nawet nie ma po co.
jesteś osobą, która dopiero zaczyna ten swój show biznesowy świat. Takich osób jak ty jest wiele. Sama powiedziałaś, że to taki wyścig szczurów. Jak ty sobie w tym wszystkim radzisz? Jak ty się odnajdujesz w tej sporej konkurencji? Tak, tu masz rację. Osób śpiewających, w ogóle osób, które coś robią w tej muzyce, jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. I powiem ci szczerze, że trudno jest się wybić i trudno jest się utrzymać. Trudno utrzymać daną pozycję. Jak ja sobie z tym radzę? Nie wiem, bo ja dopiero zaczynam. I powiem ci, że... nie mam zielonego pojęcia, jak to będzie. Ja robię swoje, robię to, co sobie założyłam. Mam pewne cele, mam pewne marzenia, do których dążę skrupulatnie i pomału, bo ja się nie spieszę. Ja też nie zakładam, że nie wiadomo, co z tego będzie. To się może nie udać, może się udać. Trzeba po prostu walczyć o swoje i walczyć o swoje marzenia. Myślę, że taką determinacją i chęcią, dobrymi takimi siłami w ogóle, naprawdę się osiągnie sukces. I tylko te osoby naprawdę coś wiesz, osiągną. Jak radzisz sobie, jak godzisz śpiewanie, wszystkie wywiady, sesje zdjęciowe ze szkołą? To jest też pytanie w ogóle okropne dla mnie, ponieważ w tej chwili jest to masakra, bo jest tych takich sesji zdjęciowych i programów i tak dalej jest bardzo dużo. Tym bardziej, że w ogóle Facebook i internet zżera mi masakryczną ilość czasu, bo i odpisywanie na wiadomości fanów i w ogóle, wiesz, połapanie się w tym wszystkim, to też zajmuje dużo czasu. No i ta szkoła. Ta szkoła na razie jest taką sprawą, wiesz, jestem tam na razie trochę gościem. Teraz mam ferie, więc trochę może nadrobię tego wszystkiego. No i nie wiem, no mam nadzieję, że nauczyciele troszeczkę przyłkną na mnie oko. Apelujemy do nauczycieli z twojej szkoły. Tak. Przymknijcie oko na Anię. Tak, bardzo proszę, abyście przymknęli na mnie oko. Nie, naprawdę, ale oni mi bardzo też pomagają. Są osoby w tej szkole, które mi bardzo pomagają i tak samo osoby, z którymi chodzę do klasy. Nie wiem, nie będę tu rzucać wszystko na deskami, ale bardzo mi pomagają i dziękuję im po prostu za to. I pani dyrektor, i wicedyrektor, pani Bytka, w ogóle pani Dubik, no wszystkie są takie kochane, pani Łągiewczyk i one mi bardzo, bardzo pomagają i wiesz... Niech nadal pomagają. Powiedz, jakieś koncerty najbliższe? Kiedy kolejny singiel? Koncerty są w planach. Myślę, że pierwszy koncert będzie tak w marcu. W Piotrkowie? Na pewno w Piotrkowie też będą, ale wyjeżdżamy gdzieś tak też poza te granice Piotrkowa. Na pewno trochę będę koncertować w Miejskim Ośrodku Kultury, bo to jest, że tak powiem, taki mój drugi dom, który mnie tak też wypchnął do góry, bo tam też stawiałam swoje pierwsze kroki. No i mówię, no od marca zaczynamy single, kolejne są w planach. Ja teraz nie będę zdradzać, bo to jest też, na razie wyszedł pierwszy, dopiero jest tydzień, no 8 dni od premiery tego mojego pierwszego singla, więc musimy się skupić na promocji tej Emily, ale są, na pewno będą i będziecie mogli usłyszeć, może trochę w innej wersji mnie. No. Czy zdarza się tak, że ktoś cię rozpoznaje na ulicy albo wie już, kim ty jesteś? No tak, zdarza się. Wiedzą na pewno, o kim jestem. Może nie jakaś tam szeroka, wiesz, publiczność, że tak powiem. Ale są takie poszczególne osoby. Powiem ci nawet, że jak byłam na nagraniach do Teleekspresu w Warszawie wczoraj, to przyszli po prostu moi fani. Przyjechali specjalnie dla mnie, aby, nie wiem, przytulić mnie, tylko zobaczyć mnie. I była taka jedna w ogóle dziewczyna, taka Sylwia, która po prostu no nawet ciężko mi w ogóle powiedzieć, bo ona się nawet tak wstydziła, wiesz, spojrzeć na mnie, bo mówiła, że to jest po prostu było jej marzenie mnie spotkać. I dla mnie to jest, wiesz, mega. Dali mi prezenty, zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia, przyjechali naprawdę niektórzy z daleka, żeby mnie zobaczyć. Przyjechała jedna dziewczynka, słuchaj, z Wrocławia, przyjechali z Łodzi, przyjechały, no z Warszawy, także wiesz, dla mnie to było mega, że osoby, które tak naprawdę, wiesz, ja jestem dopiero co na rynku, a już jakieś osoby przyjeżdżają specjalnie po to, żeby mnie zobaczyć.